Wszystkim, tu Eni, witam serdecznie na kanale. Myślę, że już po tytule filmiku widzicie, z czym ja do Was dzisiaj przychodzę. Słuchajcie, byłam w Action, ponieważ no tyle tam się teraz nowości pojawiło, że i ja musiałam się tam wybrać. Chociaż martwiłam się, czy ja w ogóle coś w tym moim Action jeszcze znajdę, bo teraz pojawiło się tak dużo fajnych rzeczy, że widzę, że co chwilę ktoś tam jedzie, kupuje i bałam się, że już dla mnie braknie, zanim ja będę mogła sobie podjechać, bo ja już, wiecie, nie jeżdżę kilka razy w miesiącu do Action, jak to było na początku, tylko raz staram się, a konkretnie poczekać właśnie chwilę, a nie rzucać się od razu, jak tylko wlecą te nowości, bo zwykle to jest tak, że te nowości w jednym Actionie już są, w drugim jeszcze ich nie ma. I jak ja chwilę odczekam, to zauważyłam, że po tym, jak w końcu jadę, to zwykle wszystko jest. I teraz już się tak nauczyłam troszeczkę chociaż poczekać. No i z drugiej strony też nie chciałam już, wiecie, specjalnie jechać do tego miasta, bo jednak, wiecie, paliwo też kosztuje swoje. Wiadomo, czas jeszcze przy dzieciach, to wiecie, jak się wybrać, gdzie one niespecjalnie są zainteresowane tym, co ja tak robię. Córka oczywiście ze mną czasami tworzy, ale kupować za bardzo nie lubi i grzebać w tych moich przydasiach, więc no też nie za bardzo są chętni na takie podróże, więc zwykle tam jadę, jak mam konkretnie po drodze, a że właśnie podczas ferii zamówiłam różne wizyty do lekarza, żeby, wiecie, dzieci nie opuszczały szkoły, no to akurat byliśmy, wracaliśmy i mogłam sobie wreszcie wstąpić do tego Action. No i powiem Wam, że przyjechałam bardzo zadowolona, bo większość rzeczy, na które polowałam, to w moim Action było. Właściwie nie kupiłam tylko 3 takich rzeczy, które gdzieś tam były na tej mojej liście do kupienia, ale na 2 mi aż tak bardzo nie zależało, więc i tak przyjechałam bardzo zadowolona, że znalazłam większość tego, co chciałam, i to, wiecie, we wszystkich możliwych rodzajach, i że już raczej ponownie nie będę musiała specjalnie po jakąś tam 1 czy 2 rzeczy wracać, więc cieszę się. I pewnie większość już z tych rzeczy mogliście zobaczyć właśnie na innych kanałach, więc ja też nie będę robiła wszystkiego testów, bo już takie mogliście zobaczyć gdzie indziej. Chyba że ktoś bardzo będzie chciał i będzie bardzo zainteresowany jakąś rzeczą, a wcześniej nie widział, to dajcie mi znać w komentarzach, to ja Wam po prostu postaram się dać wtedy linka do tego danego tutorialu, co było testowane, bo na jednym filmiku widziałam na przykład u Justyny Rabe, że testowała te musy. Na innym były testowane woski i tak, wiecie, u każdego coś tam, więc jakbyście czegoś nie widzieli, a chcieli zobaczyć, to dajcie znać, to Wam też dam linka. Bodajże u Agnieszki też Lach było sporo takich różnych testów, więc po prostu Wam podlinkuję. Natomiast ja też postaram się na koniec filmu odbić Wam te tusze, bo tego sama jeszcze nie widziałam u nikogo na kanale. A w miarę teraz nadrobiłam te wszystkie filmy, więc jestem w miarę na bieżąco. Więc to postaram się Wam odbić. Jeszcze sobie zobaczymy kredki i takie jedne markery, jak piszą, bo też tego wcześniej w ogóle nie widziałam, tych 2 rzeczy. Więc też się postaram Wam pokazać, co i jak to wygląda, jakie to są kolory. No i co? Jeżeli jesteście ciekawi, co tam kupiłam, bo oprócz tych właśnie takich popularnych teraz rzeczy, jak woski, musy, czy to narzędzie do literek, to też znalazłam sporo takich innych rzeczy, których nie widziałam gdzie indziej, więc może coś tam też jeszcze znajdziecie dla siebie. Też znalazłam papiery, o których wcześniej nawet nie słyszałam, więc też sobie je przejrzymy. Także mam nadzieję, że będzie dla Was ten filmik przydatny, więc zapraszam do oglądania. No i słuchajcie, pierwsze co sobie kupiłam, to na dziale biurowym koszulki, tutaj po 25 sztuk, więc w sumie razem na razie 50, jak coś to sobie później dokupię, bo jeszcze kilka tam mam w domu i muszę zobaczyć, ile mi się tam do segregatora w ogóle zmieści. I ja je kupiłam z myślą o tym, żeby w nich segregować takie elementy, wiecie, drukowane, digi, te takie nie tła, tylko właśnie grafiki takie, wiecie, do wycięcia. Bo ja już mam ich sporo i tutaj myślę, że w osobnym segregatorze właśnie będę trzymała te grafiki od Tosi.
które można otrzymać za wsparcie w postaci właśnie wysłania jej naklejek. Mam już ich sporo i też sobie staram się na bieżąco je drukować, ale potem ja zapominam, co tam było. I jak tak mi leży to jedno na drugim, to ciężko mi się w tym połapać i tak, wiecie, bym musiała za każdym razem to tak przeglądać. I nie jest to wygodne, więc postanowiłam, że takie elementy właśnie, czy od Tosi, czy właśnie już później od innych, takie do wycinania sobie posegreguję do takich koszulek, dam do segregatora i wtedy łatwo będzie mi się tak przeglądało, co ja tam mam, bo ja sobie wtedy to jakoś tam tematycznie poukładam. Wiecie, jakieś zwierzątka razem, jakieś takie książkowe razem, jakieś magiczne razem i tego typu. Ja sobie lubię tak segregować różne rzeczy i łatwo będzie mi wtedy przeglądać to wszystko i odnajdywać, co tam potrzebuję. No bo jak właśnie mam na komputerze, to też o nich zapominam, więc ja takie najfajniejsze wolę sobie od razu wydrukować, ale potem, żeby to łatwo właśnie było mi przeglądać, to pomyślałam sobie, że tak to sobie właśnie zorganizuję, więc może komuś pomysł się spodoba. No pewnie to będzie za mało, bo ja już trochę tych elementów mam i też potem z innych firm i myślę, że większość sobie później tam tak posegreguję, ale wiecie, nie wszystko naraz. Bo i tak wiem, że tak czasu nie będę miała dużo, więc na razie sobie to ułożę. Jak znajdę chwilę, to potem sobie kiedyś tam znowu dokupię tych koszulek, bo i tak muszę jakiś segregator wtedy dokupić i znowu sobie, jeżeli mi się to sprawdzi, inne również tak poukładam. No, więc to jest pierwsze co. Drugie, no to myślę, że przejdziemy do naklejek. Oczywiście u mnie naklejki kupuję z myślą głównie o jakimś tam bujo, ale nie tylko, bo to są naklejki również innego typu, no ale to już tak Wam chcę kategoriami pokazywać. I tak, pierwsze co kupiłam to taki bloczek malutki, są w różnych rodzajach, ale ja wzięłam tylko ten, bo na ten konkretnie mam pomysł, bo te inne tak mi się średnio podobały, chociaż no jak ktoś, wiecie, prowadzi bujo, może sobie przejrzeć, bo niektóre mogą się gdzieś tam spodobać, natomiast mi jakoś tak kolorystyka tych pozostałych nie za bardzo podeszła i to też kupiłam nie z myślą właśnie o prowadzeniu planera, tylko z myślą o zrobieniu notesu dla mojej córki. Jak już pewnie wiecie, to, że moja córka uwielbia motyw panterki, w ogóle bardzo lubi te zwierzęta, takie pantery, tygrysy i te różne, ale głównie pantery. I chcę jej zrobić taki notes, też z różnymi takimi zakładkami. No mam na to taki swój pomysł, który może jej się sprawdzić do szkoły i do zorganizowania różnych domowych rzeczy i takich swoich. Zrobię jeszcze tam miejsce, żeby sobie też mogła po swojemu oczywiście tam coś ponotować. Bo już jest w tym wieku, że myślę, że sobie to będzie potrafiła fajnie zorganizować. I mam już jakieś tam tła, mam już takie grafiki na okładkę tego notesu, też kupowałam u Tosi takie pewne naklejki. I te kupiłam z myślą o tym, żeby ozdobić już środek. Też troszeczkę w nieco może podobny sposób z niektórymi jak bujo, ale tak wiecie, bo ona sama jeszcze tak nie za bardzo umie sobie tak tego rozplanować, więc myślę, że tutaj też później resztę jej dam i sobie będzie mogła doozdabiać już po swojemu, ale częściowo mogę jej tam zaproponować coś. Widzicie, tutaj jest sporo takich motywów, praktycznie na każdej stronie jest coś z panterką, ale te kwiaty i różne inne mogłabym sobie też w sumie przemycić do mojego bullet journal. Może nie wszystkie, bo tak jak ten kwiatek jakiś taki krzywy, no to nie jest zbyt ładny, ale te na przykład są całkiem fajne. Tutaj jest dużo też takich serduszek, jakichś motylków. To bym w ogóle do Harry'ego wzięła. Jest też kilka takich napisów, oczywiście po angielsku. Ale no i one są w ogóle takie, wiecie, złocone, niektóre takie właśnie bardziej przezroczyste, no bardzo różne. No, szybko tak pokażę, bo trochę świeci, więc wybaczcie, ale no niestety, bo jest ta folia. O, tu są bardzo fajne, takie delikatne, jak ona lubi. I takie, wiecie, do bujo tutaj też widzicie są, nie? No. No jest trochę tych panter różnych leżących, różnych takich, wiecie. No tu jakieś urodziny też by mogła sobie zaznaczyć. To jest fajne. Ten taki błyszczący cały.
Może nie są to, wiecie, takie porywające grafiki, ale myślę, że właśnie takie do nastolatek idealne, tak? Bo one są właśnie takie bardziej młodzieżowo, dziecięce, takie właśnie dla niej myślę, że będą w sam raz. I są też literki, na nie też mam już pomysł. Więc mam nadzieję, że uda się mi na jakieś święto zrobić, może na Dzień Dziecka zdążę. Także wtedy Wam pokażę, ale takie naklejki są. I to właśnie głównie dla niej wzięłam. I znalazłam też takie naklejki, które myślę, że mogą służyć nawet do ozdobienia kartki, czy tam atyciaków. Gdzieś tam można sobie w jakimś wolnym miejscu ponaklejać też dodatkowo takie motylki, albo takie gwiazdki chociaż, bo one też są fajne. Może nie wszystkie są jakoś tak super zrobione, bo niektóre mają takie brzydko to zalane, ale te tutaj na przykład niektóre są całkiem ładne. Ja lubię czasami takie dodawać. Są jeszcze jakieś takie kwiatki, ale one już są takie bardziej w dziecięcym stylu i jeszcze tam coś innego było, ale no mi się tylko motylki spodobały, bo ja ogólnie bardzo lubię motylki, więc wzięłam sobie coś takiego. I są nowe, słuchajcie, te takie z Game Stones, z tym, że teraz one wyglądają tak zupełnie inaczej, bo mają takie i łezki, i serduszka, i takie drzety większe, i takie właśnie wyglądają trochę jak przezroczyste, ale one nie są przezroczyste, takie, wiecie, takie trochę jak robione tymi Nuvo, tylko taka duża kropla, więc całkiem fajne. Chociaż no nie wiem, czy nie wolałabym ich troszkę mniejszych, bo one są duże, ale no może gdzieś tam się nadadzą. To wzięłam z myślą o kwiatach. Bardzo ładnie wyglądają takie środki w kwiatuszkach. Serduszka myślę, że teraz na walentynki też się przydadzą, chociaż tutaj chyba najbardziej w tej wersji różowej, ale są też ładne. No i jedynie te łezki to będzie mi na pewno ciężko do czegokolwiek użyć, bo w sumie nie mam na nie za bardzo pomysłu. Ale no, takie zestawy są, więc wzięłam. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne kolory, bo ja jak byłam, to widziałam niebieski, taki właśnie różowy i fioletowy, więc no, akurat moje ulubione kolory i wrzuciłam do koszyka. I są też tego typu naklejki i z tego też jest sporo rodzajów. Natomiast ja wzięłam tylko ten i właściwie od razu go wrzuciłam do koszyka, jak otwarłam tą pierwszą stronę. Myślę, że Was tutaj nie zaskoczę, ale no od początku. Tutaj pierwszy ten arkusz to są te takie wypukłe naklejki. Ale one też są fajne, nawet myślę, że do jakichś atyciaków można by było użyć, albo na przykład takiego motylka mogłabym śmiało nakleić na brzegu albumu jakiegoś takiego wiosennego, bo piękny jest ten motylek i taki w moich kolorkach. Ten arbuz też jest fantastyczny i te inne też takie nawet, no może ta i to tak, nie lubię takich naklejek i takich tego typu, chociaż na jakąś, bo to wygląda troszkę jak taki lak. Na zamknięcie jakiejś koperty, jak komuś dajemy nawet przy daśki, na przykład takie skrapki w kopercie i to zakleić tą kopertę takim, to też będzie fajnie wyglądało. No ale mi się spodobały te naklejki już płaskie, bo te dwa kolejne to są płaskie, więc można użyć spokojnie w bujo. I te są takie bardzo wakacyjne i tutaj właściwie każda jedna grafika mi się podoba. Nie dość, że mam tutaj moją ukochaną wieżę Eiffla jeszcze w takich kolorach, wiecie, moich totalnie. To mamy taki piękny, błyszczący napis Summer, bo to właśnie jest brokatowe, ten jeden w większości. Mamy właśnie przepiękne takie motywy wakacyjne, bardzo lubię takie kwiaty właśnie letnie i palmy i taki arbuzowy lód i jakieś tam inne wakacyjne elementy, bardzo ładne. A tutaj również mamy wakacyjne, ale już bez tego brokatu. Ja uwielbiam kokos, więc to mi się też strasznie spodobało. Ten motylek jest piękny i tego spokojnie mogłabym w bujo gdzieś użyć. No i to też wygląda smakowicie, więc myślę, że to wyląduje w bujo wcześniej czy później, więc sobie wzięłam. No i z tego właśnie mówię, jest więcej rodzajów, ale no mnie tak, wiecie, najbardziej się ten spodobał, już też mam sporo tych naklejek, więc nie chciałam szaleć. I są też różne takie napisy, tego też było chyba troszeczkę więcej. Natomiast ja wzięłam tylko te,
Bo no ja i tak to rzadko używam i nawet jak to używam, to wy tego nie widzicie, bo ja to tam używam na zupełnie takie inne rzeczy niż skrapowe. Bardziej gdzieś tam ozdabiam inne rzeczy tam córce i różne takie już gotowe notesy, ale też mam na to pewien pomysł i myślę, że nawet można na okładce albumu jakiegoś takiego w fioletach, czy nawet takiego Galaxy zrobić napis na przykład z tych fioletowych album. Bo tutaj zauważcie też jedną fajną rzecz, że na przykład literki A się powtarzają, B, E i te, które są częściej używane. I można sobie też wybrać tak, żeby się to nie powtarzało. Na przykład zrobić jedną A takie, potem L takie dla odmiany, B na przykład takie. Tu mamy U, no i znowu my takie same kontury i też będzie to ciekawie wyglądać. Albo nawet pomieszać te dwa zestawy, bo akurat róż z fioletem bardzo fajnie do siebie pasuje i zrobić taki bardziej słodki napis. Więc jak jest jakiś krótki, to nawet takie duże literki na jakąś większą pracę, jak na przykład na album, czy na przykład Art Journal, czy cokolwiek innego fajnie pasuje. Tylko one są takie, wiecie, puffy, bardziej takie wypukłe, ale no jakoś tak bardzo mi się spodobały i wzięłam. No. Więc takie. I ostatnie naklejki, to są, wiecie, tego typu już znane. Też było ich mnóstwo, ale ja przy dzieciach to tak tylko na szybko przejrzałam i ten mi się tak najbardziej spodobał, bo on jest taki właśnie leśny. Ja uwielbiam takie motywy właśnie lasu, zwierzątek i ja w buju myślę, że sobie może nawet zrobię coś takiego na listopad czy tam październik. Właśnie tym razem nie pójdę w taką typową jesień, tylko po prostu w tak taki motyw bardziej leśny, taki mam pomysł, bo jesień już miałam. A też mam sporo innych naklejek, które do tego będą pasować, właśnie tego typu. I myślę, że sobie jak połączę zestawy, to może wyjść coś fajnego. I zobacz, tu jest taki fajny króliczek, właśnie lisek. Bardzo mi się te zwierzątka stąd podobają. To też można fajnie w bujo wykorzystać takie długie. To nawet na stronę powitalną, na upartego. Nie są jakieś takie inne elementy, jakieś ważki, kwiatki. Listki, no i to pomyślałam sobie, że też będzie fajne do ateciaków i na tym jakąś grafikę. I chyba to zacznę wykorzystywać właśnie do ATC, bo już mam kilka takich kółek z różnych zestawów. Jak się przyklei na środek ATC i na tym coś się ułoży, jakąś kompozycję, to może też być ciekawy efekt. No więc taki zestaw sobie wrzuciłam też do koszyka, jeżeli chodzi o naklejki. No i teraz Wam pokażę papiery, bo to też zajmuje sporo miejsca. Potem przejdziemy do tych wszystkich innych rzeczy. I pokażę Wam najpierw papiery, które znajdują się na dziale, słuchajcie, dziecięcym. I one kosztowały coś koło 4 zł. Ja to też gdzieś wcześniej widziałam. To jest taki zestaw do, widzicie, oklejenia różnych na przykład domków. Więc jak robimy z papieru, czasami są jakieś takie wykrojniki, albo są nieraz jakieś tekturki takich domków. To ja myślę, że to może fajnie wyglądać, jakby ktoś chciał tak to użyć. I ja mam taki jeden domek, co gdzieś tam kiedyś dostałam. Bardzo chciałam sobie go ozdobić. Cały czas za mną ten projekt chodzi. Więc myślę, że część może do tego właśnie faktycznie wykorzystam. Bo tutaj są takie dachówki, podobne mamy w sumie teraz na naszym, tylko bardziej brązowe. I są takie, które robiłam bardzo często w Simsach. Ja zawsze miałam w Simsach czerwony dach. Nie wiem czemu, ale strasznie mi się to podobało. Więc mamy aż dwa arkusze. I słuchajcie, te papiery są grubsze, bo one mają gramaturę 180, więc to jest taka, wiecie, w sam raz. Da się spokojnie z nich zrobić fajne prace. Ale potem mamy na ściany takie murki i one są w dwóch jakby odcieniach, ale są podobne. No i myślę, że domyślacie się, z czym mi się te murki skojarzyły. Oczywiście, że z pokątną z Harry'ego Pottera i głównie z tą myślą wzięłam te papiery, żeby właśnie do Potterowych albumów sobie te cegiełki wkładać. Nawet myślałam, czy nie wziąć dwóch zestawów, ale już stwierdziłam, że dobra, już tak wyjdzie spory rachunek przy kasie i już sobie darowałam. Ale no, jak ktoś jest też takim fanem, to pokazuje, że coś takiego też jest. Albo jak szuka właśnie takich różnych rzeczy do oklejania jakichś domków, bo nieraz widziałam takie różne prace i to też jest ciekawy pomysł i bardzo fajny zestaw, więc też czasami warto pójść do działu, widzicie, dla dzieci. Bo sobie to może potem też nie weszło. Weszło albo i nie weszło. No. No więc to są pierwsze papiery. Drugie, to też widziałam już.
To są takie galaksy i takie marmurki, i też jest więcej tych zestawów, chyba są cztery. Też jeden jest jakąś tam panterką, ale jak przejrzałam go z córką, to niekoniecznie nam się spodobał na żywo, więc nie wzięłyśmy go. A reszta też mi się jakoś tak nieszczególnie podobała. Więc ja wam może pokażę w ogóle, jak to wygląda, bo Agnieszka chyba też właśnie pokazywała u siebie na kanale z papierkowo, ale ona to tak szybko przeglądała i nawet nie widziałam, ile tam tego sztuk jest. I tu jest po cztery sztuki. I najpierw mamy takie piękne fiolety ze złoceniami. I one też są grubsze, bo wam tego nie powiedziałam. 250. I widzicie, 80 tego aż jest, także sporo. I mamy tak, takie fioletowe. Potem mamy takie, wiecie, konstelacje różne. W takim ciemnym tle. Dalej mamy takie piękne geometryczne, pozłocone, tło fioletowe, więc tak, wiecie, typowo dla mnie. No to mi się tak nie podoba, ale myślę, że też niektórym może przypaść do gustu. Takie inne po prostu. I przepiękny właśnie taki niebieski ze złoceniami. Strasznie ja lubię takie, nawet gdzieś w domu jakieś takie, wiecie, ściany, czy gdzieś mi się podobają takie motywy. Tu mamy róż z takim złotem. Dalej mamy taki właśnie, no taki ciemniejszy, szaro-niebieski. To trochę jak sałata wygląda. Jakoś tak mi się skojarzyło, jak to przeglądałam. Takie tło już nieraz widziałam w akszonowych papierach, właśnie ze złoceniami, więc to już nie jest pierwszy raz, kiedy widzę ten dokładnie wzór i kolor, ale ten mi się też strasznie podoba. W ogóle fajne są te takie kropeczki, jak takie złote chlapki wyglądają. Niebiesko-fioletowe. Te też są śliczne. Takie różowo-fioletowe. Dalej takie, no tego typu już nie za bardzo lubię. Bo z tych złoceń to już nie jest to i to jest takie jakieś ciemniejsze, więc to mi się mniej podoba. Dalej mamy takie ciemniejsze niebo. Kolejne niebo, takie fioletowawe. Tu taki ciemny, to już mi się tak z Nightfall typowo kojarzy. Przepiękny jest ten kolor, uwielbiam. Więc ja nawet też z myślą o łączeniu tego z kolekcją Nightfall właśnie kupiłam, bo to jest jedna z moich ukochanych kolekcji. Tu mamy taki róż, takie coś bardziej delikatnego. To mi się strasznie podoba. Kolory w ogóle mi się skojarzyły z Halloween, ale bardzo ja lubię tą kolorystykę, to połączenie właśnie fioletu z pomarańczem. Ja jak pomarańczu nie lubię, tak z fioletem zawsze mi się to gdzieś widzi. Więc ładnie to wygląda. Jeszcze nie wiem, do czego bym to użyła, ale fajne. No właśnie, no mówię, no Halloween jedynie tak mi się od razu nasuwa. I to też pięknie wygląda. Mimo, że tych kolorów osobno jakoś tak nie do końca lubię, tak tu razem ślicznie wyglądają. Ostatnio nawet robiłam atyciaki takie książkowe właśnie z tych kolorach. Były te naklejki od Tosi i w sumie to by pasowało, ale już je użyłam. To jest też piękne. Ta zieleń też taka pod Lady z Mintaja. I to takie też, wiecie, kosmos, te sprawy, więc bardzo ładny i dużo tego jest. I widzicie, i takie marmurki, i klimaty galaksji, więc jak ktoś takie lubi, to polecam ten bloczek, bo jest śliczny i zobaczcie, jaki gruby. No i ostatnie papiery. No to mam jeden bloczek 30x30. Oczywiście tych bloczków tam jest masę, ale już wiecie, że ja no, nie kupuję już tyle, bo tego mam za dużo. I to też kupiłam z konkretnym pomysłem. Oczywiście tych pomysłów mam dużo, tylko czasu brakuje wciąż na realizację. Był też jeszcze jeden, który mi się tak podobał, bo tam nawet też taka panterka niebieska była, takie maziajki troszeczkę jak w art journalach nowych. I właśnie art journal nie było u mnie niestety. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że może i dobrze, bo to by była kolejna rzecz, która mi trochę by poleżała, bo ja jeszcze jakby w starym muszę nadrobić wpisy. A potem chciałam przenieść się do tych mniejszych takich szkicowników bardziej, na tych kółkach, bo jednak ten art journal dla mnie jest troszeczkę za duży. Trochę ciężko było mi prowadzić te wpisy, więc nie wiem, czy nawet będę potem potrzebowała go, bo jak mi się spodobają te wpisy na tym mniejszym formacie, to możliwe, że przy nim zostanę, więc może nawet dobrze, że ich nie było, bo
nie wiem, czy by to w końcu nie leżało. Drugiej rzeczy, której nie było, to takich markerów jednych, które były metaliczne wcześniej, bo zapomniałam jednego zestawu po prostu ostatnio wziąć z takim piórkiem, no ale już jakby w ogóle nie było tych markerów, więc chyba wycofali. No i wciąż szukam notebooka tego magicznego Magical Shop chyba się nazywał. No bo on się, wiecie, tak bardzo z Harrym Potterem kojarzy, ale no niestety jak ja byłam już kiedyś, to były te takie paryskie alejki, była ta taka dżungla, a tego nie było, a teraz już w ogóle tych notebooków żadnych nie było, więc myślę, że też już się skończyły niestety, więc tego mi najbardziej szkoda, bo bardzo mi na tym zależało, koleżanka też mi szukała, też nie widziała, więc no szkoda, ale cóż zrobić, nawet już na Allegro szukałam tego, czy czasem gdzieś ktoś nie kupił i wiecie, ale no nie ma. Więc niestety. No ale wróćmy do papierów. Papierów było dużo. Były jeszcze te takie z koktajlami. Były jakieś takie brązowawe z roślinkami. Były takie też też różne takie roślinki. Zielono jakiś tam bloczek. No masę tego właściwie tam było. Ale ja wygrzebałam taki i wcześniej akurat tego nie widziałam, a ja pomyślałam sobie od razu, że on będzie pasował do takiego wcześniejszego bloczku, który był też w takich kolorach i to też były tam jednorożce i takie gumy balonowe w tych takich maszynach. Myślę, że niektórzy kojarzą, o który mi chodzi i on będzie idealnie, myślę, do niego pasował i ja jak będę z niego robiła album, to będę sobie to łączyła, bo... No wiecie, że ja jednorożce też lubię, natomiast do tej kolekcji z Craft O'Clock za bardzo ta kolorystyka nie pasuje, bo to jest zupełnie inna kolorystyka, ale ja też będę chciała zrobić taki album typowo tylko z actionowych papierów właśnie dla, myślę, dziewczynek mojego brata na zdjęcia. I jak połączę te dwa bloczki, myślę, że może wyjść całkiem coś ciekawego, także może się uda właśnie teraz na urodziny w tym roku im coś takiego skleić. I tak, pierwsze co to mamy coś takiego. Co akurat mi się spodobało, oczywiście pod innym względem niż jednorożcowym, bo to w ogóle mi nie pasuje do tego klimatu, ale są błyskawice, więc żałuję tylko, że nie na czerwonym tle jakimś, bo od razu byłby Harry Potter, ale nawet można sobie pojedynczo je powycinać i do ateciaków dodawać, nie? Ale no, wiecie, no też można wykorzystać w sumie. Czemu by nie? Tutaj są z brokatem te drugie. No, nie wiem, czy to zobaczycie. Tak, ale troszkę ze światło tak przekłamuje te kolory. Tu mamy tęczę, więc do dziecięcych albumów ja lubię takie właśnie grafiki, takie tła właśnie, a nie grafiki i wtedy wiecie, gdziekolwiek możemy zdjęcie przykleić i wystają tylko jakieś takie tęcze. Tu mamy bardzo fajne takie karty. Naprawdę ciekawie są zrobione. Akurat tak ładniej niż zwykle to Action ma w zwyczaju. No tylko napisy po angielsku, nie? Ale ładne są. Tu są też z brokatem, więc niektóre tam napisy się mienią. Tu jest też takie coś ciekawego. Myślę, że nawet do jakichś takich, wiecie, z grami kojarzącymi, nawet dla chłopcy na jakąś kartkę. To znowu będzie super pod takie jedne elementy. Mi się to zaraz skojarzyło z Mintajem. Kiedyś w tych bookach takich były takie koty superbohaterowie i jakoś te gwiazdki mi się też z takimi grami właśnie kojarzą, jak superbohaterowie takie w pelerynach, wiecie, te postacie takie bajkowe. I myślę, że to też będzie fajnie grało do takich klimatów. Tu mamy takie fajne paski. Tu też z taką, no z takim brokatem. Tu mamy minki. No, za takimi jakoś bardzo nie przepadam, ale może też się kiedyś tam nada, bo bardzo ładny odcień zieleni. No tutaj, wiecie, kwiatki to też myślę takie mogą do wielkanocnych prac się nadać, nawet na to pierwsze tło. Tutaj z brokatem. Posypka to też do wszelakich urodzinowych. I zebra. I tą zebrę może nawet na dniach wykorzystam, bo potrzebuję zrobić ATC z zebrą, więc zobaczę, czy mi będzie pasować, bo jeszcze nad grafikami myślę. I chmurki na fioletowym tle, więc może trochę mało, wiecie, naturalnie, ale w sumie do klimatów takich bajkowych, jednorożcowych, to ten fiolet pasuje zamiast niebieskiego. I tu te chmurki są też brokacone, ten drugi arkusz. I paski, takie już, wiecie, pionowe. I kolorowe serduszka na koniec. No i te drugie też są z brokatem oczywiście. No więc taki fajny, ciekawy bloczek, taki do dziecięcych prac głównie i stwierdziłam, że fajny, że sobie go wezmę. Bo czemu by nie? Akurat to wiem, że śmiało na pewno wcześniej czy później wykorzystam. No i teraz przechodzimy do tych różnych innych rzeczy.
I tak, wzięłam sobie, słuchajcie, taką mini toaletkę z lusterkiem. I ja to chcę, słuchajcie, wykorzystać, by zrobić mojej córce. No właśnie taką małą toaletkę, gdzie sobie tutaj wrzuci jakieś takie, nie wiem, może takie błyszczyki czy coś tam, co tam nastolatki mają, bo to jest taka fajna szufladka. Ja coś podobnego mam na swojej toaletce, tylko już wiecie, gotowe, białe. I ja myślę, że to fajnie jej ozdobię techniką dekupaż. I mam nadzieję, że mi to wyjdzie i też dostanie na jakiś tam prezent, na jakąś tam okazję. Bo to jest takie typowo fajne dziewczęce, chociaż myślę, że to można nawet takie coś ozdobić jakiejś koleżance, przyjaciółce i też mogłoby być fajnym prezentem. Więc jeszcze w sumie myślę, czy córce, czy przyjaciółce to ozdobię, ale no stwierdziłam, że wezmę sobie coś takiego i może to będzie moje takie wyzwanie, żeby tą chociaż minimum jedną pracę w roku zrobić w technice dekupaż, to właśnie z wykorzystaniem tego. No bo korci. Spodobało mi się i sobie wzięłam. Dalej wzięłam sobie, słuchajcie, brokaty. Były tylko już te zestawy i chyba ostatnie nawet tam dwa były na półce. I stwierdziłam, że biorę póki są, bo wiecie, że teraz może być ciężko z brokatami. I mimo, że mam trochę tych brokatów, to wiecie, wolałam sobie zrobić zapas. Tym bardziej, że tutaj mamy srebrny, który bardzo często używam. I tutaj też takie bardzo fajne odcienie niebieskiego, które również do Nightfold pasują, bo tam też jest taki kolor. No i taki ciemny też myślę, że się kiedyś tam przyda. Może najmniej z tego zestawu, ale no, dobrze mieć już teraz zapas takich rzeczy. No i dalej przechodzimy do rzeczy, które myślę też już widzieliście, czyli do tych całych musów. One mi się kojarzą z tymi musami. Znowu mam tam kilka, albo po prostu z jakimiś takimi pastami. I na szczęście były wszystkie kolory. Teraz Wam trochę będę błyszczeć tym świecącym. I tak, wzięłam białą. Chciałam wziąć dwie, ale niestety nie było już dwóch białych, bo myślę, że ten kolor najszybciej zużyje, a tego jakoś bardzo dużo nie ma. To jest zabezpieczone w środku, więc fajnie, bo tak szybko nie wyschnie. Dziewczyny już robiły test tego i bardzo fajnie to wyglądało. Trzeba co prawda odczekać, aż to wyschnie. Nie wiem, czy można to w sumie podsuszać, bo no, to raczej tego tutaj nie ma napisanego, wiecie, nagrzewnicą, więc to bym musiała sama przetestować. Jak ktoś już tak robił, to może mi dać znać w komentarzach, ale no fajne te wzory wychodziły, tak ładnie, w miarę gładko dziewczynom, więc ja już nie będę tego teraz testować, otwierać sobie i tak dalej, ale no widziałam, że są pozytywne opinie, więc na to głównie polowałam. I wzięłam sobie oczywiście właśnie białą, wzięłam sobie taką szarawą, do takiej jakiejś prac ze srebrem może też pasować. Wzięłam sobie oczywiście tą ciemną do takich bardziej męskich prac, myślę, że będzie super. Znalazłam taką żółto-złotą. Ostatnia była, wygrzebałam gdzieś tam z końca, bo wcześniej była moja znajoma i mówiła, że nie ma żółtej, była w tym samym Action. A ja o dziwo znalazłam. Co prawda gdzieś tam na samym końcu, więc czasami trzeba pogrzebać, ale udało mi się znaleźć, więc cieszę się. Szkoda, że nie było właśnie dwóch, bo bym jej wzięła, ale no była jedna tylko. No bo też fajny taki kolorek, nie? Do takich właśnie też ślubnych, nawet jakichś takich prac eleganckich będzie pasować. I oczywiście wzięłam fioletową i różową, bo to moje ulubione kolory, więc tego nie mogło zabraknąć. I oczywiście to wzięłam, na szczęście było już od razu w dwóch kolorach, w dwóch sztukach. No, więc mam zapas, także nie będzie tak szkoda używać. No tego sporo było, ale nie we wszystkich kolorach. Już tak jak mówię, właśnie tego białego już tak nie było i tego żółtego nie było, bo to już były ostatnie sztuki, te dwie. Bo myślę, że też takie najfajniejsze. Więc tak. I dalej. Dalej wzięłam sobie, słuchajcie, też coś, co dużo osób pokazywało, czyli te zestawy do wosków. I może sobie jeden otworzymy. Już tak pierwszy, który mam z brzegu. Czyli ten. Wzięłam wszystkie, bo
raz, że mi się w każdym jakieś kolory tych wosków podobały, a dwa, w każdym chociaż jeden stempel mi się podobał. Ale te zestawy nie były jakoś bardzo drogie jak na te rzeczy. I też widziałam, że dziewczyny testowały, zachwalały, więc nie bałam się tego wziąć. To się skusiłam na wszystkie trzy. One kosztowały jakoś 9 z czymś, nie? Całe 10 zł. I tutaj mamy taką tą rączkę, właśnie drewnianą. Szkoda, że nie metalową, bo przez to nie ma takiego mocnego nacisku i trzeba gdzieś tam może mocniej sobie delikatnie przycisnąć. Tym bardziej, że to też jest silikonowe, nie metalowe. Ale podobno się fajnie odciska, więc się przez to nie bałam. I to się, wiecie, nakłada na to, roztapia wosk. Wiecie, podpala się, można sobie skapać. Jak macie kominek, to w ogóle można to pociąć i sobie w łatwiejszy sposób to rozpuścić. Ja mam, więc no, myślę, że takie kapanie raczej nie będę się bawić, chociaż no, zobaczymy. Ale w ogóle ładnie są zrobione. To już samo takie, wiecie, taki wzorek mają. I tutaj mamy właśnie zielony, taki złoty, piękny i taki błękitny. Bardzo ładne kolorki. A to. Jeżeli chodzi o stemple, to Wam pokażę na opakowaniu, bo tutaj słabo je widać. Oczywiście pod spodem mamy instrukcję. Czekajcie. To mi statyw przeszkadza przede mną. I tak, tu mamy, jeżeli chodzi o pieczątki, takie listki. Ja myślę, że to do jakichś nawet komunijnych. Można by było nawet zaproszenia takim czymś okleić, nie? Jak mamy parę sztuk. I nawet w sumie może tak zrobię, bo ja mam tylko kilka zaproszeń do zrobienia, jeżeli chodzi o moją rodzinę, bo dla koleżanki będę trochę ich więcej robić, ale faktycznie mogłabym tak właśnie opakować i może tak zrobię, bo takim też ładnym, eleganckim, więc te dwa mi się podobały i ten motylek oczywiście, bo motylki uwielbiam, więc w sumie ten zestaw ma wszystkie takie te pieczątki ładne, właśnie kolory też ciekawe, bo i właśnie złoty i taki zieleń. Więc tak, zieleń znowu mi się, wiecie, Harry Potter z Slytherin, jakbym chciała coś w ten deseń. Tutaj znowu mi się Gryffindor skojarzył. Ja wiem, że już wszędzie podciągnę Harry'ego Pottera, gdzie się da. Ale no, laki mi się ogólnie kojarzą z tymi klimatami, bo tam jednak, wiecie, pieczątka była tego listu do Hogwartu. Więc tu są takie typowo też kolory właśnie potterowe, bym powiedziała. I tu mamy pieczątki takie... bardziej z napisami, no niestety po angielsku, ale no big news, to też no w sumie może rzadziej będzie mi się to przydawać. Save the date i najbardziej mi się podoba oczywiście to with love, tak? Bo to akurat się najbardziej mi przyda. Nawet do jakichś wymianek. No i trzeci zestaw taki, no to są takie typowo moje kolory, takie słodkie, delikatne, pastelowe. I tu mamy pieczątkę właśnie, no nie wiem, czy to lawenda? Czy konwalia? No, ale ładna. I serduszko. No, to mi się tak w ogóle za bardzo nie podoba, ale no, jest. No, raczej z tych będę dwóch korzystać. Ale też piękne kolorki takie tych. No, więc cieszę się, że je dorwałam, bo bardzo, bardzo mi też na nich zależało. I kolejna rzecz, na której mi tak bardzo zależało, gdzie... marzyłam, żeby to było, to na tym sprzęcie. To jest, słuchajcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, bo na przykład właśnie koleżanka, która tam była wcześniej, nie słyszała o tym sprzęcie i tłumaczyłam, do czego to jest, więc to jest takie, taki dziurkacz, gdzie możemy sobie właśnie wkładać literki i robić takie ciekawe napisy. Tak jak tu jest to mniej więcej pokazane. Dokładniejszy test też robiła właśnie Agnieszka na swoim kanale, więc może nawet dam w opisie kilka linków do różnych tam kanałów w sumie, jak nie zapomnę. I to ja wzięłam z myślą, słuchajcie, o tym, żeby robić napisy do bujo. Tak jak tutaj mamy, wiecie, dni tygodnia i potem możemy sobie zaznaczać rzeczy do zrobienia, więc możliwe, że się skuszę na jakiś miesiąc i zrobię takie literki. Bo fajnie to wygląda, ale myślę, że można też sobie w tagach właśnie robić podpisy, nawet jak robimy na prezent, to imię dziecka, czy tam imię kogoś, komu chcemy dać prezent na święta na przykład, żeby sobie też robić takie literki, do jakichś podpisów, zdjęć, też myślę, że to fajnie będzie wyglądać, szczególnie takich wakacyjnych, czy do zakładek, bo tu też jest na przykład taki fajny nawet pomysł na zakładkę. Widzicie odciśnięte lemoniadę. I też można taką robić. Fajnie to wygląda.
No bo tak listów bym tam nie zamykała, jednak tu wolę laki już jak coś. Ale ja myślę, że to nawet w kartce można jakiś taki napis właśnie tego typu zrobić, tylko na kartce, nie na kopercie. Więc myślę, że często będę po to sięgać, bo to można sobie zrobić i napis w kartce już gotowy, i te literki stąd też wypadają, więc jak ktoś lubi się tak bawić i osobno przyklejać, no ja potrafię mieć taką cierpliwość, to potem te literki też może sobie gdzieś ponaklejać. Myślę, że nawet krótki napis do atyciaków by się zmieścił z takich malutkich literek, bo one mają niecały centymetr, chyba dokładnie 9 mm ktoś tam mierzył, więc no nie są duże te literki, co wypadają. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Ja potem w ogóle się zorientowałam, że moje jest odklejone i się troszeczkę wystraszyłam, czy tam czegoś nie brakuje. I w ogóle oczywiście kolor mi się podoba najbardziej z tego wszystkiego, bo jest fioletowy. Może nie mój ulubiony odcień, ale jest fiolet, więc najważniejsze. Więc tak wygląda ten dziurkacz. I tutaj mają takie rowki, troszkę jak w biegownicy. I tu mamy zestaw tych literek. Ja Wam pokażę tylko na szybko, mniej więcej, jak chcemy jakiś tam napis zrobić. Nie wiem. No Eni właśnie ciężko będzie, bo jest jedno ny, więc musiałabym mieć dwa zestawy. Albo potem sobie dorabiać po prostu, przesuwać, ale no jakie możemy sobie zrobić, jak nie Eni? Czekajcie. Nie wiem, jak to wysypię, potem sobie to posprzątam. Może... Kot, gdzie jest ky? Kota chciałam. O, kot. Jakoś tak mi przyszło na myśl kot. I tu, czekajcie, bo ja sama jeszcze tego nie używałam. To się tu wkłada, tak. Tak. Weźmiemy sobie kawałek kartki. Szybki test będzie. Mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie, bo ja w sumie jeszcze się tym nie bawiłam. Aha, i to się tutaj wkłada. Widzicie, tu jest taki rowek, że ona się, ta kartka tu zatrzymuje. I podobno mamy nacisnąć. No, bardzo fajnie chodzi, tak lekko. Nie trzeba jakoś mocno tego... I co, to musimy podnieść, żeby to wyciągnąć, czy jak? Trzeba chyba podnieść. Albo mnie coś... A nie, bo mi nie odskoczyło, widzicie, jedno i się zablokowało. No i mamy napis kot, na przykład, nie? No trochę są szerokie te odstępy, bo widzicie, to jest tak jak na szerokość, więc no... Szkoda, że to nie jest tak, żeby to było ciaśniej, ale no... Jak ktoś tak potrzebuje, to może się pobawić właśnie w naklejanie tych literek, bo tak jak właśnie mówiłam, to wszystko tu wypada. No, tylko te O na przykład, tak jak tu jest przerwa, nie jest takie do końca, więc jest takie specyficzne, ale też można sobie bezpośrednio te literki potem ponaklejać gdzieś, nie? Wyciąć w kolorowym papierze, więc fajna sprawa. Ja stwierdziłam, że no dobrze coś takiego mieć. Takie trochę gadżeciarskie też, ale ja myślę, że będzie mi się przydawać, bo ja jednak prowadzę, wiecie, bujo i myślę, że gdzieś tam nieraz będę sobie robiła tym napisy, bo ja właśnie nie za bardzo ładnie piszę, więc to mi się na pewno przyda. Także zatrzymam na chwilę ten filmik, pochowam sobie te literki i przejdziemy do kolejnych rzeczy. No, pochowane, ale no cieszę się, że udało mi się dostać ten sprzęt. I dalej kupiłam sobie stemple. Też już widziałam u dziewczyn. Bardzo ładne są te wzory. Było jeszcze więcej, ale też mi się spodobały właśnie te najbardziej. I ta rameczka, bo ją też myślę, że w bujo można fajnie wykorzystywać. Więc takie sobie wzięłam. Też widziałam, że fajnie już odbijają, więc już nie będę robiła tego żadnych testów. I z tych takich wzięłam sobie takiego balonika, bo tego wzoru jeszcze nie miałam. Więc fajny taki, jak się jeszcze tak pokoloruje właśnie na słodko-pastelowo, to cudownie może wyglądać. Muszę w końcu z tym zrobić jakąś kartkę, słuchajcie, bo mam tego już tyle, a zapominam o tym. I kolejne rzeczy to już są takie, które chciałam wytestować dla Was i
To słuchajcie, znalazł mój mąż w ogóle. Powiedział, czy nie chce czegoś takiego, bo jest ostatnie jakby coś, więc nie wie, czy mi trzymać, żeby mi ktoś nie wziął, czy co. Bo też nie widział wcześniej u mnie takiego czegoś. No i to oczywiście przez to jest takie mocno już pognieciony. I zobaczcie, że to jest ta sama jakby nazwa, co to. Ja tego wcześniej nie widziałam u nikogo, więc tak się zastanowiłam, co to w ogóle jest. Patrzę, jakieś markery brokatowe, ale wystarczy, że zobaczyłam to. Czyli kolory, moje ulubione, a potem jeszcze ten piękny kryształek tutaj. Więc stwierdziłam, że wezmę to choćby z czystej ciekawości. No i teraz z czystej ciekawości od razu to przetestujemy, bo aż, no, nie wiem. Muszę sprawdzić, co to też takiego, czy warto było, czy nie. Ale no tak jak mówię, u mnie już były ostatnie, więc nie wiem, ale ślicznie to wygląda. I tym trzeba podobno, jak dobrze patrzyłam, na szybko potrząsnąć i potem nacisnąć, więc potrząsam. Oczywiście pewnie to będzie z tych takich przebijających i raczej do buja się tu nie nada. Czekajcie, bo coś chyba za mało jeszcze potrząsa. To trzeba troszeczkę zawsze już od razu w drugim. Może teraz pójdzie. O! Ej! Takie kropeczki robi brokatowe. To mam gruby papier, więc on akurat nie będzie przebijał, ale śliczne. Ale to jest taki gruby brokat, widzicie? On ma nawet jakby taką. To wygląda jak taka nawet tekstura taka z tego brokatu. To jest mocno takie brokatowe. No śliczne. Ale w buju to na bank będzie przebijać, bo aż jestem ciekawa. Jakby sobie tak gdzieś coś. Ale ładne. No. Śliczne. Zobaczcie, jakie piękne. Bardzo ładne. Ale nawet taki napis, a tyciaku? Tym? Podpisać? Super by wyglądało. Dobra. Trzymy drugi. O tu już widzicie, począsło na tyle, że już nie trzeba tak przyciskać. I ten jest faktycznie jaśniutki. Ale on jest jakby tak z mniejszą, chyba że za słabo jeszcze ponaciskałam, albo za słabo jeszcze, wiecie, czekajcie. Bo on jakby nie ma tego brokatu w sobie. Jest w ogóle dużo jaśniejszy, bo to jest pewnie ten lawendowy. Na pewno. Nawet nie chyba. Czekajcie. A nie, teraz jest, widzicie, brokat. Czyli za mało nacisłam. Też zróbmy Eni. O. I śliczny. O, jaki ładny. I teraz nawet mocniej napigmentowany. Ciemniejszy trochę, jak ten brokat się dodał. No fajne to. Aż żałuję też, że nie było większej ilości kolorów, bo znaczy, no wiecie, fiolet został, więc czekał na mnie. Ewidentnie. Ale super. Jejku, muszę to sprawdzić potem, czy to nie przebija czasem. Bo może akurat jest szansa, że na tym grubszym papierze w moim bujo. Bo bym sobie mogła nawet, wiecie, luty, marzec robić w tych stronach tytułowych. Idę sprawdzić. Wróciłam do Was na chwilkę z moim bujo i z tyłem tego bujo. Bo aż jestem ciekawa. No tak przebije, ale tak tyle co nic. Jakby, wiecie, no nie przeszkadza mi to jakoś super bardzo. A zobaczmy ten jaśniejszy, bo to jest ten ciemniejszy. Może ten jaśniejszy tak nie będzie przeszkadzał. Nawet sobie zróbmy już tak od razu luty. No, luty to już w ogóle prawie niewidoczny. No ja myślę, że taką stronę tytułową, jak się tak lekko naciśnie, nie za mocno, to można sobie zrobić tam, podpisać miesiąc, nie? Na tej stronie powitalnej miesiąca. Bo to są grubsze kartki w tym Devangarii. Ej, mega. Ciekawe jeszcze, czy to się nie będzie odbijało, ten brokat tu.
No nie, nie odbił się. A świeżo jest napisane. Wow. No, podoba mi się. Podoba mi się, więc jestem bardzo zadowolona. Bardzo muszę podziękować mojemu mężowi, że to wypatrzył. Więc widzicie, czasami mąż sklepie na zakupach też się przydaje. Szczególnie jak wie, co kupuje. No i kupiłam sobie, słuchajcie, takie kredki. I były i te pastelowe takie. Bo to jest tak, jak tutaj widzicie, sweet pastel. I były w takich zwykłych kolorach. Nie wiem, jak one się tam nazywały, ale takie już mam, więc tych nie brałam. A takie pastelowe stwierdziłam, że mogą być ciekawe. Właśnie do robienia sobie humorów, bo te moje kolory już są. No, znudziły mi się, te zwykłe. Nie lubię też takich zwykłych. A poza tym one mi się bardzo już łamią. Ale mam inne akwarelowe, te takie, więc już nie brałam też nie wiadomo co. Ale te stwierdziłam, że do zaznaczania moich humorów mało miejsca zajmuje. Mogę sobie gdzieś tam zawsze przy tym notesie mieć i zaznaczać codziennie. Więc sobie wzięłam, bo takie fajne. I też chciałam je wytestować. Gdzie jest ten kawałek kartki? Gdzieś przed chwilą miałam. Dobra, znalazłam. I to są kredki w ogóle trójkątne, jakby kogoś to interesowało. Więc takie fajne trzymania w ogóle. Bardzo lubię takie trójkątne. I niby są pastelowe, tak? To sobie zobaczmy. Tak. Zrobimy test ich. W ogóle fajnie malują. Jest jakiś opis tych kredek, tak konkretniej? Professional i high quality pigment. Kredki. Pastel, kolory, kształt trójkąta, użyj zwykłej temperówki. Wow, ale opisane. Co to są? No, ale tutaj są niby kolory zrobione. Ale no fajne. Fajny fiolecik, delikatny faktycznie. Róż jest taki już w ogóle bardzo jaśniutki. Taki, bym powiedziała, baby pink, chociaż ten chyba będzie bardziej, albo ten będzie bardziej cielisty. Nie, ten jest taki bardziej pod mój kolor paznokci. Chociaż no też taki bardziej cielisty, nie? Ale jest jednak zupełnie inny odcień. Fajnie, bo ten jest taki totalnie róż, a ten już taki, wiecie. No taki pod skórę, nie? Fajnie. Ale no czerwony, pastelowy. I rzeczywiście to jest taki mało napigmentowany czerwony. Taki delikatny jakby. Jest pomarańcz. Nie, pomarańcz już jest taki mocny, jak zwykły pomarańcz. Taki jak lis. Dalej mamy dwa odcienie jakiegoś żółtego, więc pewnie jakiś bardzo jaśniutki. I taki bardziej, no, dający po oczach. Ale też to są takie delikatniejsze, te żółte. Niebieski. No, ładny. I pewnie błękitny. A nie. To jest seledyn. Bardziej. Nawet taki zieleń, seledyn, coś takiego. A myślę, że to jest takie jasno-niebieskie, bo tak to wygląda. To brakuje mi tutaj takiego jasno-niebieskiego. No i zielony, taki limonkowy. Więc takie kolorki. No szkoda, że nie ma jasno-niebieskiego zamiast takiego, bo bym bardziej to jakoś tak była zadowolona z tego, skoro to jest pastelowe. No bo jednak do pasteli, no to te kolory tak, no nie bardzo mi to. Tak samo ten. No ten fiolet też bym widziała bardziej taki lawendowy, delikatny niż taki fiolet, żeby to było pastelowe. No, ale myślę, że i tak będę używać, wiecie, do tego, co ja tam potrzebuję. To myślę, że spoko. Ale troszkę innych kolorów się spodziewałam, szczerze powiedziawszy. Tym bardziej, że tutaj też jest namalowany taki jakby jasno-niebieski, a jego tu nie ma. No, dziwne. Chyba, że to trzeba jakoś delikatnie nacisnąć. Może, nie wiem. Ale no, takie kredeczki. I na koniec zostawiłam tusze. No i nad nimi się zastanawiałam, bo już wiecie, miałam tamte serie. One jednak troszeczkę miejsca zajmują. Z drugiej strony fajne są same te puszki, żeby nawet sobie potem w nich coś trzymać. Ale koniec końców wzięłam, żeby potem nie żałować. Bo one są ogólnie fajne. Ja jestem z nich zadowolona. Z tym, że one bardzo szybko się jakby wykańczają, bardzo szybko przestają malować, ale jednak jak mam, to z nich bardzo dużo korzystam.
I bardzo często po nie sięgam. Zresztą, co widzicie, bo wam nieraz pokazuję, przyda się, z czego tam korzystałam. Więc lubię je, bo jak szukam kolorów fioletowych, biorę po prostu puszkę koło siebie i mam tu wszelakie fiolety od razu. Nie muszę gdzieś tam szukać tych wszystkich tuszy różnych. No i do takich różnych, takich mniej jakichś bardziej, bardzo zaawansowanych rzeczy, no to biorę te jak do malowania głównie kwiatów, bo wiecie, do teł to ja biorę od razu distresy, się nawet nad tym nie zastanawiam. Ale do takich kolorowań czegoś, czy tuszowań jakichś brzegów, czy coś tam w tym stylu, no to zawsze sięgam po któreś z tych actionowych, czy tych łezek, czy po takie coś, więc korzystam. Jedne zauważam są bardziej napigmentowane, na dłużej starczają, drugie na krócej, ale w sumie nie mam też takiego koloru, który kompletnie mi już nie maluje. Jeszcze mi żaden tak totalnie nie wysechł, więc też wiecie, tak samo te łezki do tej pory mi malują. Może z niektórymi trzeba się już mocniej tam na koniec pomęczyć, jak się robi całą dużą serię kwiatów, ale mimo wszystko no starczają na jakiś czas. No i mówię, te puszki potem same w sobie są fajne, więc ja stwierdziłam, że je w końcu biorę. I tu mamy taką odsłonę fioletowych. Mamy zielone i tym razem, słuchajcie, tu są brązy. Wow, w ogóle brawo, action wreszcie. Zobaczymy jeszcze tylko odcienie za chwilę, czy to są faktycznie brązy. A tu mamy takie typowo jesienne, no co widać zresztą po puszce, więc tu będę coś robiła jesienią, od razu biorę ten zestaw, pod ręką będzie. Te są takie bardziej dżunglowe, jak widać po tej... No te właśnie grafiki mają nam troszeczkę nasunąć, jakich kolorów możemy się spodziewać, jakie to są odcienie. Tu po prostu są fioletowe różne kwiaty. Kiedyś był taki zestaw bardziej z kosmosem, tu są takie bardziej kwiatowe niby. I tu też kwiatowe, ale w takich, wiecie, kobiecych bardziej kolorach. Słodkich, różowych. Więc biorę kartkę i testujemy. Ja od razu będę miała odbite, będę widziała i wy też sobie zobaczycie, także zaraz do was wracam. Dobrze, wróciłam z kartką. I nie wiem, przetestujemy sobie może na początek to, co mam pod ręką. Chyba was to nie dziwi. Wezmę sobie tylko jakiś ołówek od razu, mogłam w sumie... Dobra, ja sobie to ołówkiem popiszę byle jak, żeby nie przedłużać, a potem sobie po prostu ładnie to ponumeruję. Podpiszę, że tak powiem, ale może nie jednak fioletowe, może pojedźmy w ogóle po kolei. Jakie to są? 60. Tu już potem to. Ale te chyba były pierwsze, te jesienne, tak. Bo... Jak ja to układam? Tak. Dobra. Więc jedziemy tym... O, fajny środek. Więc jedziemy. Cztery karteczki wzięłam. I tu mamy jakiś kolor. Sukulent. Green. O, to sukulentowy powinien być taki. No i widzicie, tu trzeba troszeczkę mocniej. O, ale ładny. No i ten na przykład tak średnio bym powiedziała jest napigmentowany. Ale wiecie, one też tak leżą na płasko. Jakbyśmy je odwrócili na trochę, to... I sobie może będę od razu podpisywać 49. Tu jakiś taki. Wiecie, ja jestem angielskim słabo, więc nie będę zgadywać, co jest czym. Niektóre wiem, ale niektóre nie wiem. Taki żółtawy. Sparki. 51 przecież, tak po kolei jedziemy przecież. 52 to jest bardziej taki pod orange. Tak, o. O, ten jest taki ciemny. Nieładny. No, taki też. No ja od razu ten kolor kojarzę z Lady. Właśnie z tym mintajem. Taki odcień. O, ten jest też ładny. Do listków będzie super ten. 54. Sobie już tak podpiszę od razu. No i ten jest mocniejszy, żółty. Widzicie, ten jest taki jaśniejszy, ten taki bardziej napigmentowany. Zresztą widać, że on jest w pudełku taki bardziej żółtawy.
Honey, nie, Henna Honey. I tu sobie może jeszcze na podpisy zostawię miejsce. No, ten jest, widzicie, taki jasny pomarańcz, nie jest też taki bardziej intensywny. Ten też ciekawy. Które nazwy to takie dziwne? O, zgniła zieleń. Nienawidzę tej zieleni, tak wam przy okazji powiem. No jak taka zgnita trawa, nie? Tiger Coat. O, to się może mojej córce spodobać. Jeszcze ja wiem. No, w sumie taki pod tygrysa jest. Mój głos może teraz uciekać, bo się nachylam pod dziwnym kątem, więc zauważam, że w filmach jak się nachylam, to zaraz gdzieś mi głos ucieka, więc wybaczcie, że czasami na filmach raz jest głośniej, raz jest ciszej. Zawsze zapominam, wiecie, człowiek się poprawia, potem bo niewygodnie w jednej pozycji zapomina, że ten głos może ucieknąć. 60. No ten taki od czapy z tego zestawu. Bardziej bym powiedziała pod wiśnie, ale no, też w sumie listki są takie czerwone, w sumie tak. No, więc takie jesienne niby kolory, zestaw jesienny. Ja sobie nawet tak podpiszę, żebym wiedziała od razu. Jesienny. O. Powiem wam, że ciekawe. Taki inny. No faktycznie nie kojarzę, żeby w tamtych zestawach były tego typu odcienie akurat takie. Przechodzimy do kolejnych. Biorę kolejną karteczkę tych takich. Aha, bo tu. I co jest właśnie fajne, przynajmniej u mnie tak było, że tak jak tutaj mam zaklejone. I widać, że nikt mi w tym nie grzebał wcześniej. To jest mocno zaklejone i każdy taki był, tylko tamten sobie wcześniej po prostu otwarłam z ciekawości. No, więc tamte były chyba tak właśnie niezaklejone i trochę inaczej te się wygląda. Chyba bez tego było. Nie, to były przezroczyste te środki. Tu są takie jakieś różowe. Więc trochę inaczej są zrobione. Ale słuchajcie. Musiałabym teraz sprawdzić. Bo jak nie mają tych przegródek, może by te małe distresy tu wtedy wchodziły. Powiem, że to wcześniej ktoś sprawdzał tamtych. I sprawdziłam, ale niestety, widzicie, tutaj za szerokie i myślę, że na długość też by nie weszło. Ale prawie. Więc no niestety, nie wchodzi. A szkoda, bo fajna sprawa by była. Więc też to tak pod distresy typowo zrobione nie jest. Ale aż musiałam sprawdzić. dobra. Jedziemy dalej. Żeby sobie tu nie pomieszać, teraz tak. 61. Sweet Frosting. O, jaki ładny róż. Jajku, jaki piękny. No, ten taki mocniejszy. Tu jeszcze mocniejszy. Confident Pink. Nie, no te nazwy są super. A ten już całkiem taki mocny. Ale ładny, powiem wam. Podoba mi się. Taki inny. Dobra. 65. To znowu pomarańcz? Dziwny. Ale kwiatki też mogą być pomarańczowe, nie? Tu też pomarańcz. Abym tak w opakowaniu od razu nie powiedziała, że to będzie pomarańcz. No ten jest bardzo słabo napigmentowany. Widzicie, czasami się tak zdarzają właśnie pojedyncze. I wtedy, no.
Więc ten już do takich, widzę, od razu będzie należał. Niestety, ale bardzo fajny kolor, więc szkoda, bo po taki często sięgam i taki miałam kiedyś z Memento podobny, też mi bardzo szybko wysychł. Więc aż szkoda. Może jak przeleży, chociaż ten też tak jest, trzeba mocniej nacisnąć. Ale ładny. Jak się ten nazywa? Soft skin. No, ładny. Natural pink. O. Jaki to jest według nich? Natural pink. No nie, że to jest tak natural pink, ale no niech im będzie. O, ten też fajny. Bo z jednej strony to ściekło, ten tusz. To jest Vintage Rose. I faktycznie on by pasował do tej kolekcji z Lemona. Ładny. Napiszę sobie to tak. Kwiatowy, różowy. Więc to jest drugi. I przechodzimy do fiolecików. I też niebieskich. Tu widzę, że zaczynam się od niebieskich. Bardzo, bardzo delikatny. Jejku, ten też słabo napigmentowany. Taki baby, baby blue, ale śliczny, tylko że no... Chyba sobie je do góry nogami za chwilę będę odwracać. Ten taki ciekawy. Scandinavian Blue. Wow! Fiolet. Powiedział, że to... Ale śliczny. Uwielbiam taki odcień fioletu, jakby ktoś się zastanawiał. I ten też. To są takie moje ulubione. Chociaż ten mniej, ale ten. 70. Kamerze są podobne? No, podobne nawet. Wiecie, z tymi fioletami to różnie bywa potem na podglądzie. Możecie zobaczyć to inaczej. Ale też ładny ten jest. 77. Faktycznie to są mniej takie kosmiczne, jak to były w tamtym zestawie kiedyś starszym. Mniej kojarzące z kosmosem. Bardziej bym powiedziała właśnie z kwiatami jakimiś takimi. Zupełnie inne odcienie niż tam. Eggplant jakiś. No, super. Co? Punk Purple. O, ten też bardzo lubię. Ja wam pokażę. Jakbym wam uciekała z kadru, to wybaczcie, ale teraz jestem skupiona na tym odbijaniu jak najszybciej. Bo ten filmik i tak już długo trwa. 80. Więc no, fajne. Takie... A tu mamy, widzę, szary jakiś. No, i to taki też słabiej napigmentowany niestety. Jasny szary, jakiś ciemno-szary. Tu w ogóle bym też nie powiedziała, że to taki. Jeszcze ciemniejszy szary. A tu co, czarny na koniec? No. No to tak trochę szkoda. Bardzo rzadko używam tego typu odcieni. No ale są. Więc tak się prezentuje ten zestaw fioletowy. I ostatni zielony. Aha, to też zaklejone. Oj. Aż jestem tych brązów zaraz ciekawa. I zaczynamy. O, wow. Ale śliczny.
Między miętką a seledynem. Ten jest też jaki ładny. O ja, ale piękny odcień. I ten też piękny. Zobaczcie, jakie nietypowe odcienie. Zaraz wam pokażę w przybliżeniu, bo widzę, że te troszeczkę inaczej wyglądają w podglądzie. I tu taki mocny. Spinach Shake. Exotic Plant. Oj, wow, śliczne. No, piękne te zielenie do liści. No, naprawdę. Bardzo mi się podobają. Przeróżne odcienie, niemalże każde zielonego. No i tu niby te brązy. No. Latte macchiato. O, no faktycznie. Właśnie chciałam powiedzieć, że to bardziej pod taką kawę. Jakiś karmel, coś ten deseń. A ten brown. Kals. O, i ten jest ciemny brąz. Ale ładne brązy. Zobaczcie, mamy w końcu brązy. Ten lekko w taki, chociaż nie, on tak w podglądzie bardziej w pomarańcz wchodzi, ale on bardziej jest brąz. Bardziej taki karmelowy, bym powiedziała nawet. Wchodzi w toffee, coś ten krówkowy taki. A ten, co to jest? Jakiś taki znowu szaro-czarny, brzydki. No i znowu, ale ten to już jest taki czarny, jak dosłownie smoła. Bo tak jak tu mieliśmy czarny, to jest taki czarny, a ten to już jest konkret czarny. I to są jeszcze ciemniejsze te szare niż tutaj, nie? I zobaczcie, że one w ogóle, bo nie wiem, czy się przyjrzeliście, one są brokatowe. Niektóre przynajmniej. Tak mam wrażenie. No i tu jeszcze podpiszę do końca. 94, 95, 96. Egzotyczne może napiszę. Dobra. A tu fioletowe kwiaty. Dobrze, wiedziała, do którego to zostawię. Też szybciej będzie mi to szukać później. No, więc taki test. Mam nadzieję, że wam się przydał. To są wszelakie zielenie. Takie. To jest ten fioletowy zestaw. Tu macie ten z tego różowego, a tu z tego jesiennego. Ten jesienny też jest fajny. Myślę, że ten jesienny jest najciekawszy i ten faktycznie zielony bardzo ładny jest. Chociaż ten też, ale o dziwo ten fioletowy chyba mi się najmniej podoba, bo jest za dużo tutaj tych ciemnych, szarych takich, a takie tu już mam. Więc ja bym polecała wam naprawdę ten zielony, gdzie mamy w końcu też brązy i faktycznie przeróżne odcienie tych zieleni. I właśnie ten jesienny takich prac będzie super. No i jak ktoś lubi różne róże, no to też są takie przeróżne odcienie tego. No więc bardzo fajne. Nie żałuję, że kupiłam, bo wydają mi się te odcienie zupełnie inne niż tam wcześniej były. Mimo, że wyglądają na podobne, to są zupełnie inne. Także ja się finalnie cieszę, że je wzięłam. No i dajcie mi znać, co wam się tutaj najbardziej podobało z tych zakupów, czy sami coś na coś polujecie. No jestem ciekawa właśnie waszej opinii. Mam nadzieję, że te testy różne wam się przydały i że coś tutaj znaleźliście dla siebie. A na dzisiaj to tyle. Jest już późno, więc ogarnę tutaj sobie i idę spać, bo jutro też z rana mam gości. Właściwie mój synek, ale wiecie. Trzeba też ogarnąć, więc muszę troszkę wcześniej i spać, także postaram się wam to w miarę szybko wrzucić, żebyście mogli już polować na co nieco. No i będę czekać na wasze komentarze, bo no jestem ciekawa, co wy o tych różnych produktach sądzicie i czy coś wam się tutaj przydało z tego, co pokazałam. Także dajcie znać,
A ja się żegnam. Pa, pa!